Hola compañeros, my nombre Mateo i zapraszam do kolejnego 14 już bodajże odcinka z naszej 4. pieśni w grze Songs of Conquest. I samotny Bigli tutaj się kręci, bo dalej nie możemy sobie żadnego innego powiernika tutaj pozyskać, mimo iż było gadane z tym powiernikiem z misji poprzedniej. On czasami się pojawia, czasami się coś tam powie, ale... Może jak wejdę w ten portal, to on się tu pojawi, on będzie tu faktycznie bronił coś, nie? Coś będzie działał. Może się tutaj przejście zrobi, bo są jakieś takie paliki. I co? Tutaj możliwe, że też jakiś event będzie, że będzie się dało tędy przejść, chociaż wątpię, żeby akurat tutaj coś miało być, ale kto wie. No tu mam nadzieję, że nie będzie żadnego przejścia. Tak się zastanawiam, gdzie potencjalne zagrożenie może się pojawić jeszcze, nie? Jak już... O tutaj też pewnie może coś wyskoczyć, ja wiem, to jest blisko krawędzi mapy, tu możliwe, że nic nie będzie. No ale no, zobaczymy. A tu mogę iść. Halo. Nie było mnie tu. Jeszcze nie idziemy w żaden portal, my tu idziemy na bagna. Jakieś. Dobra, idziemy tu. Halo, halo, tu są robaki. No to są te, które się mogą zakopywać w ziemi, no nie lubię ich. I wysokie zagrożenie. Dużo ich. Ale co, ja nie dam rady? No dawaj ich. Wiecie, można tam próbować przewidzieć, gdzie one się chcą wykopać. Wtedy wystarczy ustać w to miejsce. I wtedy zamiast się tu pojawić, oni wracają jakby na miejsce. Tylko że to nie jest zbyt dobre, żeby wrócili na miejsce, no bo... Ja nie mam zamiaru do nich iść. Wystrzelać ich nie wystrzelam, jak będą w tym samym miejscu, tak samo daleko. Więc szczerze to chyba się wszystkimi po prostu do przodu tegnę i to tak solidnie. I tyle. No, zobaczmy. Chyba, że te jedynki bym tam zostawił w tyle, no, ale chyba nie. No wszystkimi pójdę do przodu. Niech się te robaki przesuną tam w tył i po prostu jakby zamienimy się miejscami na polu bitwy. I tyle. Idź tutaj. Wszystkie się zagrzebią. To nie ma wyjątku. Trochę się obawiam o mój piekielny ryk, czy przypadkiem tutaj się gdzieś nie będzie chciał wykopać jakiś robak. Tak może być, więc w razie czego ty dostaniesz speeda potężnego. I tutaj ustań na przykład. Idź tu. Dygaj tu. Idź maksymalnie do przodu. Właśnie będzie trzeba jeszcze czekać, aż się wykopią. Ale tu już dużo esencji będę miał też na zbieranej. Ciebie też w razie czego bym przyspieszył, żebyś jednak ustał gdzieś indziej. Powiedzmy tutaj ustań. No zejdź tu. Nic nie rób. Tam idź. Ty też tu. O nie, nie zagrałeś. No dobra, trudno. Idź tu. No ty w sumie się tam cofnij. Ty tutaj. A, bez celowania już. Dobra, no i wszystko jest na tyłach teraz. No i co? I to, czy to znowu będzie się chciało zakopywać, czy jak to działało? O kurczę, jaki zasięg śmiertelny niezły. Nie, no trzeba to klepać. W tej turze. Ale to, że celowanie nie odpaliłem teraz tym muszkieterem, to... Czy ma odpalone? Nie no, ma zasięg jeszcze zwiększony, niby. I obrażenia. Może działa? Podejdź tu. I przygotuj to. Aha. Dobra, robimy to. Jeszcze raz. No i walimy. Zamrozić by się to przydało jeszcze. Można by też trochę ich popieścić, aż mają odporność na magię, więc się tak średnio opłaca. No dobra, wal po prostu. Dobra, ty to tam idź. Też tu idź. Ty też. I ty. Ty się tu możesz ustawić, postawić minę. I co, masz to celowanie? Masz. Ło, panie. No z tym robakiem będzie mały problem, więc trzeba go unieruchomić. Damy jeszcze raz to. Walniemy jednak z piorunka. Ile ty masz ataków? 4. Dobra. Okej. Zamrozić trzeba znowu. Możemy sprawiedliwością w sumie to wymęczyć. Może już zabiję? Tak. Dobra. Łatwa walka. Troszkę upierdliwa, że trzeba się tak przesuwać, coś z tego. Się mogła, można było inaczej, ale to było ryzykowne. Już wolę, żeby one się tam wykopały, tam gdzie chcą się wykopać, żebyśmy się po prostu zamienili miejscami na polu bitwy i tyle. No i expa nie mało za takie robaki, bo to jednak wysokopoziomowe istoty. Normalnie maksymalny rozmiar takiego oddziału wynosi 15, nie? To są takie 22, więc sporo. Chyba poziom... Dobrze patrzę? Nie, ponad 5000 bym musiał zebrać. Nie, ponad 4000. Tak, ponad 4000. Odporność na magię poziomu 2 wpadła. Ochrony nie chcę. Mam nadzieję, że nie muszę mieć tego wymaksowanego, żeby się tutaj nagle pojawiło stworzenie jakieś. No ale no, ochrony nie chcę. No dobra, lecimy w odporność. Trudno. Uuu. Panie. Nie wiem, czy w ekspę tutaj nie pójść. Zamiast w te bursztyny jakieś. Może bym wziął expa. A, to jest tylko takie małe coś, tak? I tu przejścia nie będzie. Rozumiem. No tutaj jest sztos, tutaj się buduje to. To jest już ulepszone. Tartak niech zostanie, bo mało drewna. I tutaj można by... No kwaterę najemników najprędzej, nie? Byśmy chcieli. Jest już sklep przygotowany, no to oni muszą być. No to te jednostki są zbyt fajne, żeby ich nie mieć. To tak jakbyście Arleonem chcieli bez łuczników i piechurów. Chociaż no tam... Prędzej w Arleonie bym zrezygnował z łuczników i piechurów, niż tutaj z muszkieterów i pikinierek. Tak szczerze. Tak myślę. Chociaż piechurzy tam ulepszeni dużo tej esencji generują, 3 razy porządek, nie? I łuczników zmienili, że zamiast 2 razy porządek mają porządek razy 1 i do tego jeszcze stworzenie. Coś takiego, co może być lepsze lub gorsze, tam zależy. No i co? Nie no, bursztyny chyba mimo wszystko, te 1000 expa to mi tam nie ucieknie. I tu jeszcze trochę bursztynów i drewna. To będzie można regularnie odwiedzać, jeżeli faktycznie tutaj dane mi będzie jakimś pobocznym bohaterem chodzić. Będę mógł spichlerz odwiedzać i te bulgoczące bagna. To będzie złoto, tutaj drewno z bursztynami i tyle w sumie. Tego nie mogę na razie przejąć, ale możliwe, tak jak mówię, że przejdę przez portal, się okaże, że to zniknie, będzie tu jakieś przejście, możliwe, że będzie można to zahachmycić. No ale na ten moment to chyba wszystko, co tutaj mogłem zrobić, zrobiłem. Czyli idziemy po te tamte. 23 ruchu. A, bo ja w ogóle w złych butach chodzę. Halo. I to ile czasu tak chodziłem w złych butach? Was dokupię. I nie wiem, czy nie wziąć jeszcze. Wziąłbym, wolałbym chaos ze zniszczeniem zamiast porządek ze zniszczeniem. Mimo, że oni tam jeszcze tę inicjatywę mi stakują, to fajnie działa. Ale to i tak chyba bym wolał was. Ruchu też nie mam, jutro jeszcze kupię trochę. Dwie. Dobra. I niech będzie tak, 11, 10 może być. Tutaj od razu możemy pójść w jakąś gospodarę. No to na pewno w generowanie niebiańskiej rudy za złoto to możemy sobie wymaksować. No, drogo, ale jest. No ja no to olać. No to na pewno. Świetlistą nic by trzeba dokupić, żeby to zupgrade'ować, tak? No to może się z tym wstrzymam. Bo musiałbym wydać chyba ile? 2000 aż. Żeby to zrobić i by mi się to zwróciło dopiero po 10 czy też 11 turach. No dobra, no to na razie olać, może gdzieś po prostu to podniosę. Idziemy w portal. Uwaga. Idę. Portal zamigotał i zgasł, gdy tylko Bigli i jego wojska przeszły na drugą stronę. A niech słońce wypali te portale w najgorszy możliwy sposób. Zaczną od rozmowy z Harimami, później zajmę się tym portalem. Bigli zniknął w portalu, a ten zamigotał i zgasł. Nimander spojrzał na rozstawione na północ od niego palisady. A, na te tutaj. Ktoś tu chce mnie zatrzymać, ale jeśli mnie wzrok nie myli, zbudowali je ludzie, nie Ranowie. Może to bandyci, powierniku? Jeśli to zadłużeni bandyci, być może uda nam się przekonać ich do dołączenia do nas w tych trudnych czasach. Usuńmy te palisady. A co z powiernikiem z Sutterdownem? Powiedział jasno, że portal może ulec uszkodzeniu i ja mam zadbać o naszą obronę. Jestem dobrej myśli. Skoro tak mówisz, powierniku... Dobra. O. Aha, i ty masz tylko muszkieterów jakichś tutaj. Którzy tylko porządek generują. Ale ty poziomkę zdobyłeś na końcu poprzedniej misji. I expa, co ciekawe, wbiłeś więcej niż można było tam maksymalnie w tamtym scenariuszu. Nie? Jakoś tak było. No i pijawkę esencji mi tutaj mu proponują. A nie mam tego na głównym bohaterze, a jemu proponują. Podczas gdy on jest takim bohaterem bardziej wojownikiem chyba niż magiem. Zresztą w sumie nawet nie pamiętam, jaką on ma specjalizację. Zaraz zobaczę. W sumie to od razu, co ty tam masz w specjalizacji. A to ten w trwożniach się to jest ten, co zwiększa im punktowe obrażenia o 2. Tu u niego te trwożnie to będzie naprawdę sztos. Oj, ma te przedmioty z poprzedniej misji. Plus 500 do złota, dzięki niemu chodzące kopalnie złota i niebiańska ruda. Fajnie, że się w końcu pojawiłeś, kolego. I będziesz mi w końcu generował te rzeczy. Najwyższy czas. Mogę z tego expa wziąć? Dupa. Dobra, czyli ty no nie jesteś żadnym magiem, jesteś typowo podwoja nastawiony. I co? Wziąć tę pijawę? Bo fajna jest. Lubię tę pijawkę. Zwłaszcza jak jest wymaksowana. Tylko z drugiej strony... No nie, no tu już nic fajnego nie będzie. W dowodzenie już ci nie będę szedł na pewno. Naukę nie będę wzmacniał, jeżeli nie będę musiał. No można by pójść tę pijawkę. Pijawka. Pójdźmy w pijawkę. Lubię pijawkę. Dobra. Dłużnicy. Może się przyłączą. Ty masz dosyć dobrą magię, nie? Chaos na drugim, zniszczenie na drugim. Tylko że nie masz jak generować. Nie, no samymi muszkieterami tego nie zrobię i magią, której nie mam jak generować. No brakuje esencji. Czyli musiałbym iść do warsztatu po te wynalazczynie, jakieś jedynki z nich zrobić, żeby tego zniszczenia się cała masa generowała, nie? I wtedy byśmy sobie radzili tutaj. Naprawdę ruiny dla ciebie. Weź sobie expa. Ten spichlerz jak się odnowi, to też sobie weźmiesz. Było tu coś interesującego jeszcze, co by cię mogło wzmocnić? To było zepsute, to było zepsute. To chyba nie dawało expa, tylko była informacja, że będzie można to od drugiej strony jakoś naprawić. I tu chyba nic nie ma już. Dobra. Co to w ogóle jest za ten? To jest do chaosu. Tak. Sad się odnowił. W sumie mógłbyś też ogarnąć ten sad. Dobra, to idź tam. Póki co. A Bigli? Hołd zniszczenia. Dobra. No jakie tu fajne mają klimaty. Jakaś tu lawa, coś tego. Aha, dobra, jestem tutaj wyżej trochę. I mogę teraz to zrobić. I w to można by też iść. Tylko zanim w to pójdę, jeszcze się zastanowię. Nie ma się na czym zastanawiać. Bierzemy kwaterę najemników, nie? I budynek do trwożni by trzeba zrobić. Czyli by trzeba z jednego sklepu zrezygnować. No, ale to dobra, to niech to się najpierw zbuduje. Bo jak mamy tego bohatera, co on się w tych trwożniach specjalizuje, no to przydałoby się z tego korzystać. Przy stopionych klifach czekała grupa harimów. Bigli poznał ich, więc uśmiechnął się na ich widok. Sutterdown. Nie widziałam cię w tak złym stanie, od kiedy wielomyśl lata temu przytargał on się tu na odpoczynek i leczenie. Olbrzymka, jak miło widzieć ciebie i twoje dziewczyny. Tęskniłem za tym miejscem. A my za tobą. Miło by było, gdybyś wpadł czasem w spokojniejszych okolicznościach. Nic na to nie poradzą. Potrzebujemy pomocy. Zbliżają się Ranowie, a jeśli upadnie daktylowa oaza, cały region będzie w niebezpieczeństwie. Spóźniłeś się. Terańskie pomioty już tu są. Smoki zajęły jedno z miejsc mocy, które naprawił Wielomyśl. Niedaleko stąd, na północ. Nie mogą wpaść w łapy ranów. Dołącz do mnie, rozprawimy się z nimi, a potem ruszymy do Ostoi do statku. Może będą tam mieli materiały, dzięki którym naprawimy portal i wrócimy do oazy. Z wielką chęcią. Aha. Czyli po raz pierwszy będziemy mieli dzikuskę. A 3 nawet. No, nie jestem wielkim fanem tej jednostki, ale coś tam u niej zmienili, nie? Że jak ona sąsiaduje z większą ilością wrogów, to się... Coraz silniejsza robi. No 90 zdrowia piechotą nie chodzi, też może tankować. Ile ty masz obrony w ogóle? Tak sama z siebie 25, a ile to ma dla porównania? Też 25, piekielny ryk. Piekielny ryk ma więcej zdrowia. O, jest wioska, moja od razu. Aha, i tu jest, widzę od razu budynek do tych... Aha. A to jutro będę mógł zrobić już. Ono to będzie można zbierać sobie. A i dudziarze są. Ale to się nie pali. To jest za złoto i świetlne. Dobra, to zróbmy. Dobra, no będę mógł więcej ich zgarnąć. To sobie zgarniemy. Ruch się kończy, więc... Chociaż nie, dobra, na razie olać. Przesuń się tak. Dobra, no i z tej pozycji jutro sobie tutaj coś jeszcze dokupię być może. Na razie tyle. Może sobie cienia wezmę nawet jakiegoś, jeżeli będzie od razu do wynajęcia jakiś pojedynczy. Już pewnie nie. Dobra. Depesza z Gilii Majsterkowiczek. Wszystkie kontrakty od niewidzialnej loży zostały zerwane. Gilia bierze na siebie wszystkie powstałe w wyniku tego długi. No dobra. W ogóle coś tutaj ważnego było, bo coś tam... Coś było, ale... nic. Dobra. Zróbmy to. A nie, oni też, żeby ich rekrutować, to wymagają świetlistej nici przecież, nie? Było takie coś. No i tak nie mam żadnego. No dobra, to weźmy po prostu te dzikuski, żeby ich było więcej, bo tak trzema chodzić to trochę lipa. Olbrzymka zatrzymała się i spojrzała na północ z ponurą miną. Na wzgórzach szalał ogień, smoczy ogień. Smoki. Kiedyś polowały na harimów i pożerały ich dla rozrywki. I znów będą to robiły. Nie, jeśli je powstrzymały. Czy dlatego harimowie nienawidzą ranów? Wiesz tyle o świecie, ale nigdy wcześniej nie pytałeś o historię harimów. Pamiętamy. Harimowie pamiętają. Gdzieś już to słyszałem. Gdy ranowie rządzili Patrium, polowali na harimów. Nasz lud zbiegł na te wzgórza, lecz smoki przyszły tu za nami, pożerając całe harimskie wioski, zostawiając tylko zgliszcza. Tak przynajmniej mówią legendy. To prawda, Sutterdown, harimowie pamiętają. Okej. Dobra, robimy kryjówkę bandytów, mam nadzieję. Walcz. Dobra, ty powinieneś być tu bezpieczny. Ciebie tu tam w tył trochę. Wasze jedynki tam, tutaj szóstka. No i jakoś tak. Chociaż ciebie może tu. I was może tam. I ciebie tu. Okej? Okej. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Kto będzie się pierwszy ruszał? Mam nadzieję, że ja. Mam tego ptasiora do inicjatywy, nie? Więc to też powinno pomóc. A, ona w ogóle szybka jest. Ile ty masz inicjatywy? A, dobra jesteś. Dobra. No, prawie wszystkich zabijasz. A to w sumie weźmy to i zabij. Weź to spal. Dobra, łatwa bitka. Jakieś surki sobie tutaj wyciągniemy z tego. Przydałoby się więcej takich budynków typu kryjówka bandytów, żeby walczyło się właśnie z jakimiś tam istotami, które tam załóżmy nas otaczają i w nagrodę jakaś właśnie jakieś złoto, skarby, coś. Bo tutaj nagroda jest taka średnia. No to się, na pewno spoko, że jest zawsze złoto. I to ile tego złota chyba też zależy od tego, ile było tych bandytów. No 2600. Nie zawsze właśnie drewno, kamień i jakiś słaby artefakt. Jakieś takie, wiecie, takie... Coś takiego by się jeszcze przydało, tylko coś trudniejszego i z lepszym łupem. Niech będzie tak. Jest stary obóz. Ale pewnie z jakimiś nieulepszonymi jednostkami, zobaczymy. Olbrzymka maszerowała przed wojskami, wyraźnie zła na starego rzemieślnika. Bigli z trudem dotrzymywał jej kroku. Najmocniej przepraszam, Olbrzymko, byłem zszokowany. Te historie to jakiś obłęd. Niebawem napotkamy smoki, wtedy przekonamy się, czy pamięć harimów nie kłamie. Nie wyobrażałem sobie, żeby ci potulni, drobni ranowie byli do tego zdolni. Z jakiegoś powodu zostali stłumieni. Mam nadzieję, że uda nam się ich tu zatrzymać. Zrobię co w mojej mocy, żeby ich powstrzymać. No nie, no zwykłych dudziarzy na pewno nie bierzemy. Biorę złoto. Dudziarze i smoki tam są. Okej, wygląda jakby się mieli tam bić ze sobą. A tam są undeady. Świeżo powstali umarli. O, i tutaj możemy po coś takiego pójść. Tutaj jeszcze jakieś szczury, cmentarz. I gdzie by tu pójść w pierwszej kolejności? Tyle opcji. No, korci iść tutaj najpierw, nie? Żeby to rozprawić. Jak już tu będę, to przez most i to bym tutaj załatwił później jakoś. I to, co jest tutaj też. Tak myślę. To mnie korci najbardziej, żeby jak najszybciej te dodatkowe +2 do chaosu. Tu jeszcze jest Siglisa zniszczenia, +1 do zniszczenia by było za darmo. A i mam jeszcze warkę od szorogatych, więc trochę więcej ze splądrowania tego będzie. A nie, to jest... A właśnie, to jest właśnie taki budynek, o którym mówiłem. Coś tego typu, nie? To też tam się walczy z tymi trupami, szkieletami. Nie wiem, czy jakieś szczury tam jeszcze nie są. Ale tu nie jesteśmy otoczeni, tylko normalnie od prawej strony jakby właśnie z tego cmentarza na nas wychodzą. Także to jest łatwiejsze w sumie do porobienia niż bandyci, moim zdaniem. No się na bandytów jest mniej, więc no tam zależy jeszcze jak z inicjatywą stoicie. O, spichlerz się odnowił. 2000, dobra, może być. A tam 2700 chyba nawet raz było. Drogowskaz. Możesz wziąć trochę expa i +1 do ruchu. Hołd, olej. Tam jest kolejny drogowskaz. A i sad jeszcze chciałem odwiedzić. No to w sadzie jest mniej złota. 900. Dobra. No i tyle. No ja tu chyba nie będę nic kombinował, co tu było wcześniej. Tu chyba jakiegoś expa można było jeszcze wziąć, ale to malutko. Tam ze 200 chyba. Plus jakieś tam 15% od jego tego nauki, nie? Nie, no dobra, chyba pójdę pod te wynalazczynie i spróbujemy się tu pobić. Fajnie byłoby to ulepszyć jeszcze, żeby mieć muszkieterów ulepszonych, zanim pójdę dalej. A, i to bulgoczące to się też będzie... A, lewitujący obelisk dla ciebie, właśnie. +1 do ruchu. Też musisz mieć. Tu jest sztos. A, tutaj coś bym chciał zmieniać? Nie wiem. Jakoś tak nieszczególnie, niech się zbiera to, co się zbiera. Jest okej, niech sobie tak działa ta wioska. No, jest ten mieczor, który daje +5 do ataku i obrony, jak się to odwiedzi. Jeden z takich topowych budynków wzmacniających bohatera, powiedzmy. Może nie tak fajne jak biblioteka w Herosach, ale dobre. Weź to. To jest na daleko odwiedzone, więc olać, idź tu. To bym chciał ulepszyć jak najszybciej. Świetlista nić, no nie mam. No to na pewno byśmy chcieli. Może się uda tę świetlistą nic podnieść. Może coś tu będzie, o mauzoleum do splądrowania. Ja nie pamiętam, co było w nagrodę z cmentarza. O, legiony! Dobra, na pewno te jedynki tam do śpiewania. To damy tu, ciebie damy tu. Te napiętnowane... Was tak bardziej. Może być. Dobra, zobaczmy. Są szczury, tak? Ulepszone same. Sporo ich. Dobra, powiedzmy, że ty się tutaj wystaw trochę. Też się wystaw. A tobą... Chętnie tutaj bym turę skończył. Tylko czy ja chcę przyspieszenia na to zużywać? Niekoniecznie. Podejdź po prostu i czekaj. Dobrze, że stoją obok siebie. Artyleria zrobi robotę. Tylko trzeba też ostrożnie, bo oni tam się zberkują i... ale to będę mroził najwyżej. A może mogę być poza zasięgiem tego w razie czego. Ty się ustaw tu. No ale tobą bym tu chciał jednak stać. I celować. A no i tobą to mógłbym tu już ostro walić. Ale nie no, wstrzymamy się. Idź tu. Ty podejdź tu. Dobra, robimy to. No i powiedzmy, że to... Czy nie wiem, czy nie lepiej tu. Ale niech będzie tu. Berka im odpalimy. W razie czego zamrozimy tego z tyłu. I tego... z przodu byśmy wkurzyli. Po prostu, żeby berserk wszedł, żeby obrona im spadła. I żebym też już wiedział, jak tutaj stoją z tymi punktami ruchu swoimi. Chociaż nie wiem, czy ja tak kapa nie mam już. Możliwe, że miałem. Możliwe, że to mogę spalić już nawet z tobą. Ja, tak to wygląda. Jeden został. Jeszcze tym miałem strzałów tam ileś do dyspozycji, nie? Znaczy nie, no dwa chyba tylko w sumie. Ale no co. Z tymi legionami ciekawe jak sobie poradzę. No chciałbym magię stworzenia, żeby się trafiła. No ta umiejętność z odpornością na magię to jest takie... Nie zawsze się to przydaje, nie? No trzeba walczyć z powiernikiem, żeby to miało sens. Bez tego to jest takie, wiecie... No. I mam w tym momencie tej odporności... Jest tu gdzieś napisane? Nie, to tutaj musi być. Gdzie ja mam tej odporności? Tutaj. 60% już mam, bo te 10% tam na którejś poprzedniej emisji z jakiegoś posągu się pozyskało. 80% to jest max. Więc jak uzyskamy trzeci poziom odporności na magię, czyli plus 75%, no to już 5% się zmarnuje. Chyba że będzie jakiś tam wróg gdzieś korzystał ze zmniejszacza. O, co to? Wokół ołtarza leżały prezenty, złoto i zwiędłe kwiaty. W tych okolicach najwyraźniej mieszkali wyznawcy Aurelii. Co to jest za artefakt? Chorągiew nieugiętej nienawiści. Konkretny artefakt. Jakiś fioletowy czy pomarańczowy to będzie? Jak konkretny to pewnie fioletowy. Chociaż nie, bo to jest pomarańczowy i to też jest konkretny, tak? No to może być jakaś legenda. Dobra, trudne to? Nie wiadomo. Wysokie legiony. Zespolone kośćce i legiony. To jest cała armia, to jest dużo tego tutaj do pokonania. Może pójdę w to, w razie czego trochę łatwiej będzie. Bo to z tym tutaj to mi się nie pali, nie? No bo to świetlista nić wymagana. I tutaj też jest ok. Dobra, próbujemy. Wielkie opancerzone stwory złączone ze sobą po śmierci maszerowały wprost na siły powiernika. Związani przysięgą, musimy podbijać. Niczego nie będziecie podbijać, sio do grobów. No, tak jak powiedział, słuchać się. Tutaj jedynka, szóstkę tu gdzieś na dno. No, chciałoby się znowu zająć te stanowiska. No tutaj będzie dużo mrożenia prawdopodobnie z mojej strony, żeby się po prostu nie ruszały te jednostki. Czyli zagramy bardziej kontrolnie. Nie będę starał się jakieś tam szybkostrzelności załączać czy coś takiego. Nic z tych rzeczy. Tutaj będzie trzeba inaczej do tego. Zwłaszcza, że te legiony mają też umiejętność z tarczą, nie? Otrzymują 50% mniejsze obrażenia od ataków dystansowych. No i te szkielety jeszcze. To chyba normalne. Odporność na zaklęcia tutaj są. Tutaj są na ataki dystansowe. Tutaj też na ataki dystansowe. Tutaj też na ataki dystansowe. Dobra, idź tu. A nawet możesz kroczek bliżej. Tobą bym tutaj chciał stać i asekurować będę w kolejnej turze. A, mam w ogóle plus 1 do ruchu, bo ten ołtarz Aurelii chyba odwiedziłem, nie? No to stąd będziesz strzelał, ale nie w tej turze. Ty się cofasz i grasz. I tak jestem szybszy, widzę, od wszystkich undeadów tutaj. Więc jest ok. Tyle dobrego, tyle fajnego. Ty idź tu. I możesz w sumie miny tutaj przygotowywać. Ty idź tu. Też mina. Ty idź tu. I celowanie. Dobra, niech to podejdzie wszystko. Zobaczymy, kogo będę chciał mrozić. No, wszystko bym chciał mrozić. Znaczy tak, no tego nie muszę, chociaż... nie wiem, czy nie muszę. 100 HP. Szkoda esencji na szybkostrzelność tutaj. Ewentualnie natarcie. Mogłoby być dobre. Chyba że wolałbym sprawiedliwością naparzać. No to ma ruchu A4. Ale dobra, to zrobię tylko jeden kroczek i tyle. To też jeden kroczek i tyle. To by było unieruchomione całkowicie. A z tym jest już problem, bo nie będę miał wystarczająco dużo esencji, żeby zamrozić jeszcze tego. Czyli tego by trzeba bić. Chyba że... Jeżeli ja ich pomrożę, to jego inicjatywa będzie najwyższa i on w pierwszej kolejności będzie chciał się ruszyć. Czyli oni go tutaj blokują. Ja potrzebuję po prostu zablokować tutaj przejście. I on już mi nic nie zrobi. To już zacznę mrozić, bo potrzebuję tego mrożenia tutaj na 100%. Oni się ruszą tylko jeden kroczek. I tego szkieleta jeszcze będzie trzeba zamrozić. Nie wiem, czy ja chcę mu natarcie dawać. No nie chyba. Chociaż... Dobra, dostaniesz. 2. Ja nie muszę w tej turze tutaj używać jakiejś sprawiedliwości, nic z tych rzeczy nie muszę. Jest ok. Dobra, przetrzebieni. I tak jak mówię, ta trójka się w pierwszej kolejności rusza. Tylko ja muszę jeszcze szkieleta zamrozić, nie zapomnieć o tym. Bo jak on by tu poszedł do przodu i by zrobił miejsce dla Legionu, to byłaby tragedia też. Dobra, tu mina stoi, tutaj można dać kolejną. Tutaj można dać kolejną. No i ty też możesz coś strzelać sobie. Ten się nie ruszy. Ten zrobi krok albo tu, albo tu. To jest nieulepszony, nie? Zespolony. Tak, to jest ten nieulepszony. Ulepszony mógłby poświęcić jedną jedenastkę, żeby z przodu stworzyć tam ileś szkieletów, nie wiem, 15 chyba czy coś. I te szkielety chyba by miały nawet ruch w tej samej turze. Ale te szkielety by się wywaliły raczej od miny. Dobra, tego bym wolał sprawiedliwością tak naprawdę kosić, więc strzelimy sobie tu. Dobra, w dół się ruszył. W efekcie ten nic nie zrobił. I teraz pytanie, czy znowu będę mógł tutaj coś mrozić. Na pewno fajnie miny mamy przygotowane, ale nie wiem, czy to będzie wystarczające. Te miny zadają 110, te miny zadają 100. Mogę tutaj jeszcze jedną wcisnąć. I tu mogę jeszcze wcisnąć. I teraz tak. Znowu jakieś mrożenie by się przydało. Mam tylko 2 mrożenia w tym momencie, ale to wystarczy. Tak, ten legion się będzie chciał ruszyć, ale się nie ruszy, bo te jedenastki się też nie ruszą. I on będzie musiał jakoś naokoło zapitalać. A ten, jak się ruszy, to zginie. Ale kościec, on dojdzie. To trzeba go też zablokować w razie czego, bo jest ich tam... Nie zablokuję, bo tu jest mina. No to z kośćcem jest tutaj gorsza sytuacja. On ma 1 punkt ruchu. Wdepnie w minę, otrzyma 110 obrażeń i dodatkowo jeszcze dostanie od tej. Od ściany włóczni. To ja może w razie czego odpalę przypływ siły, żeby ta pikinierka mocniej przywaliła. Ewentualnie mogę go spacyfikować, żeby nic mi nie zabił po prostu. Dobra. Ach, no przecież pikinierka tam zmarnowała atak. Ale dobra, pacyfikacja wystarczy. Jest ok. No tutaj ona może załatwić sprawę. Ty tutaj dalej ściana włóczni. A i ty możesz znowu walić dwukrotnie zresztą, bo wiadomo co. A to przygotujmy ci jeszcze więcej ataków. Jeszcze więcej. I wal. Spoko. A dobra, już mogę to załatwić. Sprawiedliwością. Dobra. No ładnie rozpracowani. Podobała mi się ta bitka. Fajnie można tak wykorzystywać przeciwników, którzy sami się tam blokują. Inicjatywą tylko trzeba dobrze pomanipulować, żeby ta jednostka, która jest bardziej w tyle, żeby ona była właśnie szybsza, żeby ona miała więcej inicjatywy, dzięki czemu albo nie przejdzie, albo będzie musiała jakoś dookoła mijać tych, którzy stoją z przodu. Ładne expy, bardzo ładne. Teraz pytanie, co robiła ta chorągiewka? Bo nie pamiętam. W tej skrzyni 3. poziomu mogą też te specjalne surowce się trafić, nie? O. 2 świetliste nici. No to dobrze. Co to jest? Co to robi? Już mi się podmieniło automatycznie. Plus 1 do ruchu oddziału, plus 5 do inicjatywy. Aha, i w związku z tym jest już pomarańczowy. Coś, co daje samą inicjatywę, jest niebieskie. Nie ma nic pomiędzy, co by miało być fioletowe. Od razu wskakuje na pomarańczowe, bo jest plus 1 do ruchu oddziału. No to sobie policzyli twórcy to za coś bardziej wyjątkowego. Ale dobra, chwilowo... Chwilowo to bym chciał, bo będę tutaj plądrował. 1000 złota. 500 złota. I to tutaj walka jest, nie? Normalna jakaś. Dawaj. Tak, szczury też tutaj były. Ale jesteśmy zbici w kupę. Jedynki tutaj, 6 tutaj. Strzelców jakoś tak. A reszta może być. No to jest proste, tutaj nie jesteśmy otoczeni, tylko... Mogliby w sumie zaktualizować wygląd tego, bo tutaj są jakieś takie ziemne pseudomurki. No to mogło być tak bardziej, że taka krypta faktycznie, nie? Jakaś takie zadaszenie by mogło być, jakaś taka faktyczna krypta, z której wychodzą nieumarli i szczury na nas, nie? To by było lepsze. A, ustaw się tu. Coś się może złego stać. Berserker. Idź tam. Ty idź tu. To jakieś celowanie. A dajmy ci natarcie. Chociaż niepotrzebnie w sumie. Ale dobra. Okej. Dobra, i co tu było w nagrodę? Coś podobnego jak za obóz bandytów? Czy tam kryjówkę? No bym chciał świetlistą nic najbardziej w nagrodę tutaj. Może poziom będzie. 2000 prawie brakuje, to nie będzie. Nie może się poruszać, co w związku z tym nie dostałem nic. Aha. No dobra, to jutro odbiorę nagrodę, najwidoczniej. A, ja tu chciałem chyba wykorzystać tę świetlistą nit, żeby zrobić... Nie, to już mam. A na to teraz zbieram, dobra. Co tu będzie w nagrodę? Pradawne bursztyny tu są. A wyzwoliciel to co to? A, taka broń, taka lepsza, trochę niebieska. No to weźmy. Już co chciałem splądrować, splądrowałem. Ołtarz możemy wziąć przed kolejną bitwą. No dobra, idziemy tu. O, miasto jakieś. Czy nie, to nie jest miasto, tylko bazar. Znaczy nie, no tam będzie jakieś miasto. Punkt zborny nawet. Niedawno podniesieni z grobów nieumarli szli, powłócząc nogami przez most. Po drugiej stronie pikinierki szykowały się do obrony. No ja zaraz te pikinierki dołączę, jeżeli będzie miejsce. One są nieulepszone, widzę, więc bieda. Ale to nic. Kakofonie powstałych. No niech ich będzie tak z 1000... Bo tego przegrać raczej się nie będzie dało. Jakimiś jakoś tam zakręciami będę ich rozpikiwał, a expów dużo będzie, nie? Więc niech ich tam będzie jak najwięcej. Ciebie damy tu, albo nie, w sumie wy we dwójkę wdrapiecie się na te miejsca, będziecie strzelać, a reszta będzie tutaj się jakoś nawalać, jak będzie trzeba. Zobaczymy. Co to z tego wyniknie? No mało ich jest. No. Mało i to ma tylko 2 ruchu, więc no to jest taki przeciwnik, którego chcielibyśmy, żeby było jak najwięcej. Żeby po prostu się naexpić łatwo. No tu może nawet uda się dziabnąć coś. Tu wejdź, nic nie rób. Dobra, idź tu. Ty też. W sumie tutaj te dwa miejsca byłoby chyba lepiej zająć, ale dobra. Olać, idź tu. Celowanko. Okej. Okay. Mrozimy, co? No, walnij sobie. To trzeba zamrozić. Ustaw się gdzieś tu. Może będę chciał cię przeteleportować później chaotycznym krokiem. To jest zamrożone, więc tak się nie ruszy, ale prowizorycznie mogą miny stać. No to wam w sumie powinienem bić po prostu. A szczerze to telepnę cię. W minę mogę, możesz się władować, tak? Dobra, załatw to. Ciebie też bym wyteleportował. Tu. No nie tak chciałem. Tu chciałem. Czy to mnie zabije? 2 obrażeń średnio, ponad 40 zada. Moja obrona na dosyć wysokim poziomie. Nie, tam nie zabije mnie. Tu wręcz możesz nawet... Nie, dobra, spalmy to już. Fireballem. Okej. Okay. No i z tego poziom już będzie, nie? Bo bardzo niewiele mi brakowało. Ale dużo expa jakoś bardzo nie wpadło mimo wszystko. Jest stworzenie, patrzcie państwo. I teraz mając stworzenie, jest szansa, że się arkana też pojawi. Tak było na stronie internetowej, jeżeli chodzi o właśnie takie szczegółowe informacje dotyczące bohaterów, ich rozwojów i tak dalej. No to odporność na magię trzeba było mieć, żeby się magia stworzenia trafiła. Magia stworzenia musi być, żeby magia arkany się trafiła. Ta umiejętność, co redukuje otrzymywane obrażenia od ataków dystansowych, trzeba mieć, żeby się łucznictwo trafiło, czyli z łucznictwa no, rezygnuję automatycznie, wiadomo, bo nie mogę sobie pozwolić na aż tyle rzeczy. Znaczy, no, teoretycznie jakbym miał czas i levele bym powbijał, to bym zmieścił, bo miałbym tu arkanę, postawę obronną i łucznictwo już nie mógłbym mieć na przykład. Chyba że wolałbym jakąś pijawkę esencji, o ile on może ją mieć, nie wiem w sumie czy... No chyba też może mieć, tylko nie wiem czy arkana właśnie, możliwe, że po arkanie właśnie ta pijawka by się trafiła, nie wiem. Dobra, podejdźmy tutaj. Gdy padł już ostatni powstały, Bigli wezwał stojące nieopodal mostu pikinierki. Przed ich szeregi wybiegła zwalista postać. Wielomyśl. Ola kompaniero. Wielomyślu, mój bracie, wyglądasz jakbyś brał udział w bitwie, a nie naprawiał miejsca mocy. Padłem na niewidzialną lożę i dali mi łupnia. Puścili mnie wolno, ale kazali opuścić naprawione miejsca mocy. Loth zbliża się i woli nie walczyć z tobą. Też bym nie chciał ze mną walczyć, tym bardziej nie w tak podłym nastroju. Mam gorsze wieści. Użyli artefaktu herbu Legionu, by odnaleźć cesarzową Aurelię i przywrócić ją do życia. Idą tu jej nieumarłe legiony. Herb Legionu. Znam ten artefakt. Odzyskanie go było moim ostatnim zadaniem dla Silkspula. To ty im go dałeś? Wiedziałem, że za niego przepłacili. A jeśli interes wydaje się zbyt korzystny, a teraz Ranowie atakują z bagnisk. Cesarzowa i Ranowie, nie damy sobie z nimi rady, musimy uciekać. Nie, wiem jak działają miejsca mocy, a jeśli uda nam się przejąć ich wystarczająco dużo, zniszczą za ich pomocą naszych wrogów. Musimy je tylko utrzymać. A widzisz, o Wielomyśl się tutaj też do nas dołączył z poziomką 14. I co ty, Wielomyślu, potrafisz? Zniszczenie, porządek i chaos na maksa, skupienie na pierwszym poziomie, dograny. Odporność na obrażenia od zaklęć wbudowane. No patrzcie, jaki kozak. A i te pikinierki z nim, no dobra. I co ja tutaj chcę iść teraz? Tutaj bym się przeszedł. Podejdź tak i ty zgarniesz jakieś artefakty. Weź sobie to. Weź sobie buteły. O, możesz to też wziąć, on już plądrował mocno. Weź sobie obronę jakąś, więcej obrony. Rękawiczek żadnych nie mam, tak? Dobra, tak niech będzie. Masz dudziarzy. Może dałbym mu trochę tych wynalazczyń. Bo on ma potencjał już teraz, tak naprawdę ma fajne umiejętności. On sobie będzie radził, tylko potrzebuje... Potrzebuje czegoś, co będzie mu generowało tej esencji, nie? Powiedzmy, że coś takiego byś miał. I ty powinieneś sobie radzić z czymś takim. Może niekoniecznie z tym. Podejdź tu. No, sprzedawca artefaktów od razu. Dobra. Nie ty. Dobra. Podejdź. Oddaj mu jednak te syfiaste artefakty, bo to... Pomyślałem sobie, że jednak nie, że coś tamtego, ale dobra. To też sprzedamy, to sprzedamy. Te buty mogę jeszcze trzymać w razie czego na podmiankę, żeby statystyki podbijać sytuacyjnie. A poza tym jest ok. Tutaj też bym chciał kolejną jedynkę. Dobra, Wielomyśl. W pierwszej kolejności to te rzeczy tutaj. Ale dobra, chyba ruchu ci starczy. Idź tak. O, a nie no, za 8000 to średnio. Też przydatne. No ale fajne. 8 obrony i ataku w rękawiczkach. No, to nawet sporo warte. Okej. Na razie nic tu nie będę kupował. Dobra, tutaj można by coś dokupić sobie. Na przykład te dzikuski. Mógłbym w sumie. Skoro już tu stoję, to weźmy to. I tobą bym tam w dół się kierował, żeby to pokonać, bo tym Wielomyślem to nie za bardzo. Wielomyśl coś słabszego będzie musiał smoki. Ale sporo ich. Dobra. A ty, kolego, co ty miałeś robić? Ty miałeś iść tutaj po... No po to przede wszystkim, nie? Ale to jeszcze nie. Co ja tu miałem zrobić? Trefożnie, nie? Miałem. To zróbmy to już teraz. Nora. Niech to już będzie. I może dudziarzy też bym tu zrobił. A to sklep tylko wymaga. No dobra, jeszcze jeden sklep mam, więc jest ok, nic nie zepsułem. Ok, podejdź tu i czekaj. Czekaj, aż to będzie upgrade'o. Chociaż kurczę, ja wiem, czy czekać, dużo ruchu masz. Szkoda mi czekać. No, kupiłbym już teraz. Zwłaszcza, że mam już dwa bazarki, więc będzie taniej. Niech tak będzie. I teraz tak, no na pewno was ulepszyć. Tu wszystko przekabacić. Dokupić muszkiety. No i właśnie 6 tych, dokładnie tego potrzebuję i dokładnie w takiej ilości. Coś takiego. I ja tej esencji tutaj będę u ciebie generował wystarczająco dużo, żebyś tym chaosem i zniszczeniem tam sobie radził z jakimiś bandytami, nie? No już jest w ogóle na zielono ta walka. No i muszkieterzy tam w razie czego, żeby tam było kim bić. Także spoko. Myślę, że to wystarczy. No tych dudziarzy tu co prawda nie mam w ogóle, ale to nic. Poradzimy sobie. Nie wiem, czy to zostawić tutaj, ten sklep, czy też przebudować na coś. Gdybym chciał na coś przebudować, to na co? Drugą norę trwożni? Jak on się w nich specjalizuje, to pewnie ze 2 staki takich trwożni byłoby fajnie mieć. I to najlepiej takich po 50, a nie po 30. Bo to naprawdę świetnie u niego działa. Pamiętam, że sobie kiedyś taką potyczkę rozegrałem, wziąłem bohatera chyba losowego. Akurat on mi się trafił. Tak patrzę, +2 dla obrażeń dla trwożni, no ciekawe. I naprawdę te trwożnie były mega mocne. Agresja ranów narasta. Ród rozwaterów posiada otwarte kontrakty na obronę Chłodniewa. Dobra, a co tu się dzieje? O, na czerwono w ogóle. O, nawet tutaj widzę, nie jest tak łatwo. Godny. Zrobimy jeszcze tę walkę w tym odcinku? Tak korci. Zrobimy, co? Zrobimy troszeczkę dłuższy. Tylko tak, wezmę to. Wezmę sobie tutaj to. Tego brać na razie nie będę, bo się już pewnie nie wrócę tutaj. Chociaż może bym się wrócił. To jest droga. Może dałbym radę to wyciągnąć i jeszcze się wrócić tutaj na miasto. Mogę zrobić szybki zapis. Zawalczymy sobie z tym. Zobaczymy, czy uda mi się to wyciągnąć i tam wrócić jeszcze. O, może tak. Dobra. No to już chyba walki z tamtą powierniczką w tym odcinku nie zrobię, bo te robaki jeszcze mi trochę zajmą. No chyba, że zrobię taki dużo dłuższy. A, może. Zobaczymy. A no, one późno się ruszają. Ale się ruszają. Się któregoś będę mógł zamrozić, żeby się nie zakopywał. Ja nie wiem, czy chcę. Nie, w nich wszystkie idą na lewą stronę. Pies ich trącał. Niech to wszystko przejdzie tam. Tylko chwilę, jak ja się teraz już ruszam, to cholera wie teraz, gdzie one będą chciały ostatecznie się wkopać. Czy oni tutaj nie będą chciały gdzieś. Ja lepiej poczekam wszystkimi. Niech to się zakopie. No i szansa na to, że gdzieś tutaj by chciały, no to raczej znikoma, nie? Ale w razie czego mogę otoczyć te miejsca, blokując jakby możliwość wykopania się. Cztery. Dobra, idź tu, nie musisz celować. Ty się tu przesuń. Ty się tu przesuń. Jeszcze te 2 pola trzeba by zająć. Idź tu. Zresztą bym wolał tutaj akurat stać. Ty tu idź. ty tam. Ty sobie tu ustań. No. Blisko było. A, żebym się tutaj zamknął. No to nieźle. No ale będę mroził, także luz. Trzeba się tymi jedynkami stąd przesunąć. Dobra, mrozimy, żeby nie zapomnieć. To się nie może ruszać stąd. Dobra, tutaj sprawiedliwością jakąś. I jeszcze raz. I możemy spróbować to wykończyć. Jeden przerzut to luz. A strzel sobie tam. Dobra, mrozimy jeszcze raz. Tamtego możemy zabić. No, ona się tu może klepać ostro. Z tymi robakami, no. Okej. Dobra, nadal się mogę wrócić tam jeszcze. Mogę, no to teraz zapis. I zobaczmy, czy ja jestem w stanie to powyciągać. No, chyba jeszcze mogę tutaj zrobić kroczek. Chociaż no już tak... Nie. Już nie mogę. Nie wiem, wrócę się teraz, czy trzeba wczytywać już? A, trzeba wczytywać. Dobra, szybkie wczytanie, nie? Czyli talizman wziąć mogę, ale już kroczek do przodu po skarby już nie mogę. No to dobrze, chociaż że talizman będzie się przyda. Raczej. Tylko żeby mi wielomyśla nie weszła. No, liczę na to, że mnie zaatakuje, że się nie będzie, powiedzmy, bała. Bo jednak ona ma tam niby przewagę. Więc bot powinien to obliczyć, że ma on tam niby... łatwiej. Dobra. Czyli mogę wziąć to i muszę się już zawijać. Broń. I teraz tak, kolego. No właśnie, bo to widzę, że się założyło zamiast inicjatywy. No ale dobra, to niech tak będzie. W sumie tak chciałem i tak. Ja teraz tego stworzenia sobie też generuję, nawet nie mało, nie? I teraz tak. A tu wieżyczka jakaś jest w ogóle, ta? Można by ją ulepszyć, żeby balista się pojawiła, w razie czego. Chwila, zrobię zapis, wyjdę, mogę z tego skorzystać? Nie mogę skorzystać z punktu zbornego, jak ona tutaj tak sąsiaduje. Dobra, to olać. Zrobimy tak, jedyneczki sobie tutaj zrobimy jeszcze, żeby jeszcze więcej po prostu tej esencji sobie generować. I broń. Dobra, no wielomyśla, mam nadzieję, mi nie zaatakuje. Tylko będzie chciała wejść jednego w miasteczko. Weźmy duży obóz. Muszkieterzy nieulepszeni. No, zróbmy tak. Zabierzmy to stąd. Kasę daj. No i liczę na to, że nie wejdzie w niego. No to będzie lipa. Może tak być, nie? Ale no trudno. Jak tak będzie, no to nic z tym nie zrobię. Odejście. Nic od was nie chcemy. Pokój przyjacielu. Czy dobrze zgaduję, że jesteś dłużnikiem? Pluję na ten tytuł. Otrzymałem dług zaciągnięty przez moją babkę, ale przysięgam, że rozłaterą daję jedynie własne szczyny. Nie przyszedłem tu po spłatę, mój bariański bracie. Mogę ci jednak zaproponować drogę do uwolnienia się od długu. Co to za droga? Nadchodzą Ranowie, wśród nich są też powiernicy. Nie oszczędzą żadnego barańczyka, długi się dla nich nie liczą. Sam jestem powiernikiem, jeśli użyczysz mi swojej esencji, wzmocnię twoje ciosy i ochronię cię. Ranowie? A więc to prawda, co ludzie gadają. Prawda, dołącz do mnie, Nimandera Briza, niegdyś dłużnika jak ty, a dziś wolnego barańczyka. Bardzo potrzeba mi silnych sojuszników takich jak ty. Nie pozwolę, żeby jakieś przerośnięte, żeby niszczyły tę ziemię. Dołączymy do ciebie. Okej. 20 aż. No to będziemy mieli kim bić wręcz też. Maksymalny rozmiar oddziału 20. Chaos jakiś tam generują, no dobra. Niech se będzie. Ciekawe, czy oni też się przyłączą. Przyjaciele, potrzebują pomocy. Ranowie nadchodzą. Dla nas to nie problem. Świetnie działamy w ukryciu. Nie tak znowu świetnie, skoro was znalazłem. Dołączcie do mnie, a odzyskacie wolność. Wolnością się nie najemy. W takim razie wyobraźcie sobie skrzynię złota i klejnotów, którymi nagrodzą was kupieckie rody. Gdy stawimy czoła ranom, brzmi bardziej sycąco? Na bogato, chodźmy pozabijać ranów. Okej, kolejna jednostka, to jest ta, która ma 2 ataki. Jak się uda kontratak ściągnąć jakoś, to oni wtedy naprawdę fajnie klepią. Ale jeszcze nimi nie grałem, tylko się na nich walczyło, nie? No i kopalnia złota. O, jakaś tutaj iglica. Ale nie przejmę już jej w tej turze. Bursztyn. O, i łucznicy jeszcze będą, też dłużnicy. Ale najpierw to. Dobra. I co? Robimy dłuższy odcinek, nie? W tym odcinku chcemy walkę z tą powierniczką zrobić. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tu chyba nic więcej nie chcę kombinować. Dobra. Czyli tutaj. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Uwaga. Kurde, omija mnie. Idzie na tego. Warunki kapitulacji. Na czele armii żywych i umarłych stała dumna kobieta. W Wielomyślu zawarliśmy układ, a jednak stajesz przeciwko nam. Wywiązałem się z naszego układu. Poprosiłem Bigliego o opuszczenie naprawionych miejsc mocy i poinformowałem, że nadchodzisz bez woli walki. A zatem dołączysz do nas? Powitamy Gilio Majsterkowiczek z otwartymi ramionami. Nie, to bariańskie ziemie. Nie zamierzamy znów stać się częścią imperium. Zatem jesteś głupcem. Nie wart zachodu. No ja. Dobra, no zawalczymy, no trudno. On tutaj coś tam zakupił, coś tam zrekrutował. Wielomyśl polegnie, póki co artefakty straci, które mu dawałem. No ale trudno, coś tam esencji wygenerujemy, coś tam zawalczymy, zobaczymy. Co z tego wyjdzie. Pytanie, jakie ona ma umiejętności, właśnie nie przyjrzałem się. Ona była też takim chyba bardziej wojownikiem niż takim kasterem, nie? Więc nie powinno być jakoś źle. Co ty masz? Obrażenia od zaklęć 60%. Masz kostur maga, który zwiększa obrażenia od zaklęć o 50%, czyli pozostałe 10% musiałeś pozyskać z jakiegoś obelisku pewnie. Talizman zniszczenia. Rękawice blasku to nie były te, co dawały 25% odporności na magię, jest 35% odporności na obrażenia od zaklęć, czyli pozostałe 10 też mogą od jakiegoś czegoś tam, nie? O cholera jasna, ma 3 moce. Dalekowidzenie na 2, brutalność na 2, przypływ esencji na 1. Jaka zcheatowana Magnolia. Normalnie to jest niemożliwe, bo 2 moce można mieć maksymalnie i żeby móc je mieć na drugich poziomach, to trzeba mieć przynajmniej 32 poziom. Bo na 8 się dostaje pierwszy, na 16 albo drugą moc, albo pierwszą na drugi poziom, na 24 wtedy drugą moc i na 32 dopiero się ją maksuje. Na 40 poziomie już nie ma nic. Można mieć 2 moce maksymalnie. Nawet nie ma miejsca na więcej niż 2 moce, chyba że coś zmienili. Dalekowidzenie na maksa. Zasięg 9, śmiertelny 5. Łucznictwo też jest na 3, dobra. Brutalność zwiększał atak o 2, nie? Obrażenia po prostu. Czy o 1 i później o 2. I przypływ esencji ma jeszcze. To nie jest dograny, tylko przypływ, czyli od razu na starcie plus 3 do wszystkiego dostaje. Ta. I specjalizacja jaka, super plus 1 do ruchu oddziału. No ona jest takim wojownikiem, ale... Podatki jakieś... Magia arkany, zniszczenia i porządku, ja pitole. No to niezły wojownik. Ona już mogłaby zniszczeniem tutaj jakimś kasować, gdyby chciała. Hmm. 35% odporność. Zniszczenie mamy na 3. Apokalipsa nie będzie tutaj dla mnie dobra. A ty masz w ogóle wszystko tutaj na 3. No, ładnie się prezentujesz w Wielomyślu, ale... Niestety niewystarczająco. Też skupienie masz tylko na 1. No nie zrobię tu za wiele, no. Zniszczenia esencji też nie mogę, arkany nie mam. Niech będzie tak. I to może jeszcze tam zabiję jakiegoś w kolejnej turze. O ile dożyję. On też może chcieć podejść i strzelić. W razie czego go możemy spacyfikować, żeby nie myślał, że coś tam może zrobić. Najwyższy czas, żeby mnie zdziesiątkować jakimś fireballem. Chrup, chrup, chrup. A panie. A panie. No, za dużo nie zrobiliśmy Wielomyślem. Kurczę, szkoda, że w miasto nie weszło od razu. Może jakbym został za miastem, tym Wielomyślem, to ona może by nie przeszła. Tylko by normalnie mnie tam zaatakowała. Może teraz się wróci, jednak zaatakuje miasto. No? No dobra. I tutaj normalnie balistę mógłbym mieć, ale że nie mam, to nie mam. Nie wiem, czy chcę tutaj stać, bo tu jest ta beczka jakaś zasrana, nie? No ale chyba chcę, no bo co? Chyba że tobą. A ten tutaj niech jakoś stoi. Dobra. Wygląda dobrze. No tutaj będzie porządna bitwa. Tutaj jestem ciekaw, co z tego wyniknie. Bardzo długi odcinek, ale to nic, to nic. No okej. Nie no, ty będziesz twardo stała w miejscu, nic nie przepuścisz. Zostań. W razie czego opóźnimy twoją turę. No w sumie mógłbym tu pozabijać sporo. Może warto? Pęd przy okazji. Stój tutaj. Ty do tyłu. Też. Ustaw się tu. O nie, komar. Kurczę. W takim momencie komar mi tu lata. Jakby to zrobić? Dobra, zamrozimy was. Tego by trzeba spacyfikować. Jak będzie chciał się bić z nią, żeby gówno zrobił. No i walimy tutaj od razu. Może zabije. 73 muszę zadać. Ej, jest duża szansa, dawaj go. Chciałem się nim cofnąć, jeden kroczek. Na schodki, żeby w to strzelić, ale do... Ło, ty kurwa. O, ty. O. O, jasna pinda. Przeklęty głupcze. Cóżeś na Boga zdziałał najlepszego. Kurde, no działko poszło się pieprzyć. Zróbmy to. Jeszcze raz. Sam nie wiem, czy ta nie wystarczy, żeby to tutaj rozdupcyć. Możliwe, że wystarczy. Stanę tu, zaatakowałbym tam. Tu na dole. To mogę trochę pokarać. Jeszcze jakiegoś firebola zrzucę najwyżej, jak będzie trzeba. O, dobra. Tylko mnie nie stać na firebola. Nie. Yeah. A ona ma jeszcze zniszczenie w zanadrzu. Może się... Nie, nie uda się. Pytanie... Czy... Ja to zabijam, tak? Tak. Ale z tym problem i tak. Kurde, lipa. Ona coś wykastuje jeszcze upierdliwego, jakieś zniszczenie czy coś. Dobra. Pozbądźmy się ciebie, tak. Tu w razie czego pacyfikacja. I tyle. Ewentualnie jakieś blokady, ale nie, dobra. A, jeszcze w razie czego mogę... Nie mogę. Olać. A, się tego bałem właśnie. Firebola. Kurde. Chciałem uniknąć firebola jakiegoś jeszcze. No trudno. Straty są. Wielomyśl poległ. Ale wielomyśla będę mógł pewnie odkupić później. Jeżeli tam kilka tur poczekam, to, no to zapewne za darmo, nie? Tak to działa. Ten komar mnie tutaj maltretuje. Ale dobra. Jest talizman też zniszczenia, jakby co. Odzyskałem to chyba po tamtym bohaterze i to chyba też. No i tu jest odporność na obrażenia od zaklęć 25%. No i też exp niekiepski. Pokonana Magnolia złożyła kapitulację, a Bigli z Sutterdown ją przyjął. Przyznam, że jesteś silny. Dziękuję. A teraz opowiedz mi więcej o Hilarze, a może ujdziesz z życiem. Nie lękam się śmierci. Dla mnie to tylko drugi etap istnienia. A powinnaś. Ta wasza przysięga ma wady. Widziałaś przeklętych? A teraz opowiadaj o Hilarze, a może daruję ci życie. Nie pojmujesz przysięgi i wizji cesarzowej. Hilar uruchomił miejsca mocy, by zniszczyć ranów na południowy zachód stąd. To go wyczerpało, więc odpoczywa. Jest w podeszłym wieku, podobnie jak ty. Na twoim miejscu nie ruszałbym miejsc mocy. Wysysają całe życie, nawet z młodych. Nim wrócisz, może być już po nim. Jestem pewna, że nie lęka się śmierci. Może nawet łatwiej go będzie znieść. Mogę już odejść? Idź, ale jeśli was spotkam, nie będę taki łaskawy. Czy tam napotkam. Poddaj się, Barieńczyku, to dopiero początek. Skoro to początek, niebawem nadejdzie twój koniec. Idź już. No dobra. Chwila, zanim skończę odcinek, to jeszcze tutaj może tak się przyjrzę mniej więcej temu, co tu się zadziało. No jest talizman zniszczenia. Nie wiem, czy nie lepiej zamiast tego stworzenia, bo póki nie będę miał stworzenia na wyższym poziomie, to mi nie będzie jakoś szczególnie zależało na tym, żeby to ładować. Więc chyba będę wolał tak. Zniszczenie i chaos. No i później będę miał dylemat. Wiecie, ta chorągiew w sumie nie będzie jakoś bardzo użyteczna u niego, mi się wydaje, na dłuższą metę. Zobaczymy. A i tu jest 8 do obrony, tutaj było 6. Czaje. Tutaj mamy coś, co daje drewno. A, no i wolałbym jednak to z liści, nie to. Ja to muszę wyłączyć, bo Tam mówiłem jakiś czas temu, że to nie jest takie złe, że to tam jak tak twórcy ustawili, to niech tak będzie, ale... Gdzie to było? Przygoda... Automatycznie wyposaż silniejsze... Weź to mi stąd. Dobra. Czy ja tu chcę jeszcze coś ogarniać? No chyba tak. Teraz tutaj sobie poprzesuwam. Cyk, cyk. No prawie jakby się nic nie stało. Tu jeszcze mogę sobie dokupić jakieś tutaj jakichś muszkieterów, 4, jakieś tutaj pikinierki. Takie coś, no i jakby się nic nie stało, nie? Dobrze jest, dobra. Myślę, że, w tym momencie możemy odcinek zakończyć, także drodzy Państwo, dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Serdecznie zapraszam do kolejnych serii oraz innych serii na tym kanale. Jeszcze sprawdzę tylko... Tak jest, będzie można go ożywić. I to będzie się coraz tańsze robił. Ja byłem SkowronV, pozdrawiam i polecam. Na razie.